Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W piątek podpisano umowę na dofinansowanie termomodernizacji budynku powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 1 100 000 zł, ale przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota ponad 760 000 zł. Stosowną umowę parafowali Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, oraz Robert Hiruzal, starosta powiatu kępińskiego. Od 2014 roku wspieramy tego rodzaju inwestycje. Już w tej chwili zbliżamy się do kwoty 300 milionów złotych dofinansowania do tychże projektów i każda taka realizacja naszym zdaniem jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno oszczędności energii, jak i wyjścia naprzeciw temu strategicznemu zadaniu, jakim jest zabezpieczenie klimatu kuli ziemskiej przed emisją dwutlenku węgla. Cieszymy się bardzo, że właśnie budynek powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będzie poddany termomodernizacji, jak również wzbogacony budynek szkoły ponadpodstawowej nr 2 o właśnie elementy zwiększające tak tą neutralność energetyczną. Całość prac związanych z realizacją tych zadań zakończyć ma się do września tego roku. Podczas podpisania umowy obecny był poseł Jarosław Urbaniak. Kolejne pieniądze europejskie trafiają do najbiedniejszego powiatu w kraju. Chciałbym przypomnieć słynny ranking Rzeczpospolitej, który pomimo licznych uwag, w tym także moich, nadal w Rzeczpospolitej nie umieją czytać statystyki. Dla nich policjant z psem ma trzy nogi, więc powiat kępiński należy do najbiedniejszych w kraju. Poseł Urbaniak zwrócił uwagę na to, żeby środki finansowe przekazywać na te inwestycje, które są potrzebne, a nie te po linii politycznej. Ja jestem z Platformy Obywatelskiej, pan marszałek jest z Platformy Obywatelskiej. Wszyscy nasi gospodarze dzisiaj nie byli z Platformy Obywatelskiej. Pieniądze powinny trafiać tam, gdzie są potrzebne. Pieniądze powinny trafiać do tych samorządowców, którzy potrafią je dobrze, skutecznie i celowo wykorzystać. I to, że takie standardy w Wielkopolsce, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, są nadal zachowywane, mnie jako polityka, jako obywatela Rzeczpospolitej bardzo cieszy. Marszałek Wielkopolski podczas piątkowej wizyty w starostwie nie wiedział, że powiat kępiński nie poparł apelu sejmiku Wielkopolski wystosowanego do rządu w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Nie wiem nic o tym braku poparcia. Myśmy przyjęli jako sejmik stanowisko. Rzeczywiście niepokoi nas sytuacja, w której w wyniku najróżniejszych gier tak naprawdę wewnątrz rządzącej koalicji ten proces uzgodnienia KPO się opóźnia. Co prawda samorząd nie będzie dysponentem KPO, bo to głównie instytucje rządowe będą nim dysponować, ale to są ważne pieniądze dla Polski. Bardzo chętnie się odniosę do tego pytania. Panie marszałku, tutaj na to zadane pytanie tylko mogę odpowiedzieć, że powiat uzgodnił na poprzedniej radzie powiatu radni, że podejdą do tego apelu na następnej sesji, bo każdy z nas miał co do tego apelu inne zdanie i chcieliśmy wypracować, zresztą to też padło na tej sesji, aby to było wypracowane wspólne stanowisko również nas jako radnych. Także tutaj jak najbardziej ta forma była dla nas akceptowalna apelu. Natomiast, jak to mówią zawsze, diabeł tkwi w szczegółach. Warto zaznaczyć, że doprecyzowanie apelu sejmiku Wielkopolski przez radnych powiatowych w Kępnie nie może mieć miejsca, bo jakakolwiek zmiana stanowi ingerencję w treść apelu sejmiku województwa wielkopolskiego. Powiat może wystosować, ale swój apel, jednak nie będzie to już apel sejmiku Wielkopolski. My z pewnymi argumentami jak najbardziej się zgadzamy, z pewnymi argumentami, co do których chcemy polemizować i to chyba takie mamy prawo, aby również takie stanowisko wyrazić, ale oczywiście co do apelu, tutaj byliśmy wszyscy zgodni. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.